Argentyna wygrała Copa America. Zwycięstwo 1-0 nad Kolumbią po dogrywce. Paskudny uraz Messiego musiał zejść z boiska. Leo zalał się łzami. James Rodriguez najlepszym piłkarzem turnieju. Organizacyjna katastrofa. Mecz opóźnił się o wiele minut. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Co dalej z Garethem Southgate'em? Bellingham po przegranym finale narzekał na napięty terminarz. Mark Cucurella obiecał się przefarbować. Po finale wszedł na stół i zaczął śpiewać. Luis de la Fuente opuści reprezentację Hiszpanii? Thomas Müller, Jerdan Shaqiri i Olivier Giroud przechodzą na reprezentacyjną emeryturę. Alvaro Morata ma podpisać kontrakt z włoskim gigantem. Przemysław Płacheta w nowym klubie. Wielomiesięczna przerwa Ronalda Araujo. Na początku chciałbym Wam podziękować za to, jak przyjęliście ostatni odcinek tego Daily podczas Euro. Z serducha dziękuję każdemu za każdą aktywność. Dziś mamy 16 lipca, tego dnia 1957 roku urodził się Włodzimierz Smolarek. Tego samego dnia 1988 roku na świat przyszedł Sergio Busquets, a 1989 Gareth Bale. No i przejdźmy do newsów, poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia w Copa America. Jak wspomniałem w poprzednim materiale, rozpoczęcie meczu zostało mocno opóźnione. Wszystko przez problemy organizacyjne na Hard Rock Stadium. Kibice, którzy nie mieli biletów na mecz, forsowali bramki wejściowe. Organizatorzy nie byli w stanie opanować takiej ilości ludzi. Obrazki z góry wyglądały naprawdę niepokojąco. Mogło dojść tutaj do ogromnej tragedii. Zamieszanie było ogromne. Absolutnie nikt nad tym nie panował. Fani robili tak naprawdę co chcieli. W pewnym momencie doszło do tego, że kibice próbowali wejść na stadion szybami wentylacyjnymi. Ciężko wyobrazić sobie mistrzostwa świata, które za 2 lata będą rozgrywane m.in. na amerykańskich obiektach. Organizatorzy mają jeszcze ogrom pracy przed sobą. Przejdźmy teraz do meczu. W pewnych momentach był on bardzo ostry. Tutaj widzicie faulowanego Lionela Messiego. Argentyńczyk przez kontuzję w drugiej połowie musiał opuścić boisko. Widzicie sami, jak bardzo go to poruszyło. Kostka piłkarza Interu Miami wyglądała tragicznie. Na zbliżeniach było potem widać, że w pierwszej połowie Messi tak stanął na kostce, że ta wygięła się w nienaturalny sposób. Pierwsze 90 minut nie przyniosło rezultatu, potrzebna była dogrywka. W niej gola na wagę zwycięstwa oraz wygranej w turnieju zdobył Lautaro Martinez. Napastnik po zdobytej bramce cieszył się razem z Messim. W 117 minucie boisko opuścił Angel Di Maria. Było to dla niego pożegnanie z drużyną Albicelestes. 36-latek był tą chwilą bardzo wzruszony. Ostatecznie Argentyna wygrała 1-0 i mogła się cieszyć z 16 triumfu w Copa America. Messi trofeum wzniósł razem z Otamendim i wspomnianym Di Marią. Dla Lionela był to wyjątkowy triumf. Dzięki niemu został najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii, mając na koncie 45 trofeów. Wyprzedził Daniego Alvesa, który ma ich na koncie 44. Królem strzelców imprezy został Lautaro Martinez z 5 trafieniami. Nagrodę dla najlepszego piłkarza turnieju otrzymał James Rodriguez. Widać było jednak po nim, że tamtego wieczora oczekiwał czegoś więcej. Słuchajcie kochani, bardzo ważna informacja. Jeżeli pomogłem Tobie w jakiś sposób podczas tego Euro tymi codziennymi filmami, tymi skrótami i chciałbyś może jakoś się odwdzięczyć, to jest taka opcja. Paulina Kacprzyk z moich okolic zmaga się z guzem w mózgu. Potrzebna jest operacja, która może zostać wykonana w Niemczech, a jej koszt to 70 tysięcy euro. W opisie filmu podsyłam link do zbiórki. Jeżeli jesteś w stanie rzucić nawet te parę złotych, będę ogromnie wdzięczny. Zachęcam także do udostępniania czy poprzesyłania tego linku z opisu. Każda pomoc będzie na wagę złota. Dziękuję. Wróćmy jeszcze do tematów związanych z niedawnym finałem Mistrzostw Europy. Dla synów Albionu był to drugi przegrany finał Mistrzostw Europy z rzędu. Z jednej strony dwa finały są dużym osiągnięciem Garetha Southgate'a. Jednak z drugiej Anglia na tytuł czeka od 1966 roku. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość selekcjonera, którego kontrakt jest ważny do końca roku. Trener po niedzielnym meczu powiedział, że aktualnie nie jest to dobry moment na podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Te zapadną po rozmowach z odpowiednimi osobami. W angielskich mediach pojawiła się lista potencjalnych następców Southgate'a. The Telegraph umieściło na niej takie nazwiska jak Eddie Howe, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel czy Graham Potter. Po przegranym meczu swoje zdanie na temat minionego sezonu wyraził Jude Bellingham. Angielski piłkarz w rozmowie z mediami narzekał na bardzo napięty terminarz. Rozegranie takiego turnieju po klubowym sezonie jest niezwykle trudne. Wiele poświęciliśmy przez ostatnie tygodnie. To takie trudne w dzisiejszych czasach z tak napiętym terminarzem zabrać się pod koniec sezonu na turniej taki jak Mistrzostwa Europy. Jest to trudne psychicznie i fizycznie, bo jesteś wyczerpany.
Obietnicy złożonej przed turniejem zamierza dotrzymać Marc Cucurella. Hiszpański piłkarz obiecał, że jeżeli jego reprezentacja zdobędzie Mistrzostwo Europy, ten przefarbuje włosy na czerwono. To zostało mu przypomniane po wygranej z Anglią. Piłkarz Chelsea, cytowany przez hiszpańskie media, potwierdził, że słowa dotrzyma i że musi poszukać dobrej farby. Po wygranym meczu z Anglią piłkarz postanowił zaśpiewać. Marc wszedł na stół, po czym zanucił. Przy okazji odpowiedział na zaczepkę Garego Neville'a. Były angielski piłkarz jakiś czas temu powiedział, że Hiszpania z Cucurellą w składzie nie dobrnie do końca turnieju. Marc w mediach społecznościowych podziękował Garemu za wsparcie i zakomunikował dobrnięcie do końca mistrzostw. Piękna riposta. Czy Hiszpania będzie musiała niedługo szukać nowego selekcjonera? Luis de la Fuente jest niewątpliwie jednym z architektów triumfu na turnieju w Niemczech. 63-latek stworzył znakomity zespół. Jak się jednak okazuje, trener po wygranym Euro może zmienić pracę. Washington Post donosi, że agent de la Fuente miał wysłać e-maila do amerykańskiej federacji w sprawie pracy. Selekcjoner ma być zainteresowany robotą w reprezentacji USA. Ciężko jednak brać tę informację na serio. Tym bardziej, że całkiem niedawno Luis przedłużył kontrakt do 2026 roku. Z reprezentacją Niemiec oficjalnie pożegnał się Thomas Müller. Potwierdziło się w końcu to, o czym od wielu tygodni mówiło się nieoficjalnie. Müller kończy reprezentacyjną karierę. Piłkarz poinformował o tym w specjalnie przygotowanym wideo. Niemiec dziękuje w nim za możliwość reprezentowania kraju. Dodał również, że od teraz będzie jej kibicem. Thomas łącznie rozegrał 131 meczów, w których strzelił 45 goli. Największym sukcesem jest z pewnością tytuł Mistrzów Świata wywalczony w 2014 roku. Za wspólnie spędzony czas piłkarzowi podziękował selekcjoner Julian Nagelsmann. Jestem wdzięczny, że mogłem towarzyszyć Thomasowi przez część jego kariery zarówno w drużynie narodowej, jak i w Bayernie Monachium. Praca z nim była przyjemnością. Thomas jest profesjonalistą z pasją, który jest teraz tak samo pasjonatem piłki nożnej jak pierwszego dnia. Reprezentacyjną karierę postanowił także zakończyć Jerdan Shaqiri. Szwajcar poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Napisał, że po 14 latach w reprezentacji przyszedł czas na pożegnanie. 32-latek rozegrał 125 oficjalnych meczów w narodowych barwach. Strzelił w nich 32 bramki. Z reprezentacją pożegnał się także Olivier Giroud. Napastnik poinformował o swojej decyzji, publikując specjalne oświadczenie. Francuz pożegnanie z kadrą nazwał strasznym momentem. Sprawdźmy teraz, co ciekawego dzieje się na transferowym rynku. Nadchodzące dni mają być kluczowe dla przyszłości Nico Williamsa. 21-latek jest najważniejszym celem transferowym FC Barcelony tego lata. Fabrizio Romano napisał na platformie X, że Duma Katalonii w najbliższych dniach chce zintensyfikować działania w temacie transferu Williamsa. Chce tym samym uprzedzić angielskie kluby, które również są chętne na usługi skrzydłowego. Sam Hansi Flick miał zaakceptować to, że Nico ma najwyższy priorytet tego lata. Coraz bliżej zmiany klubu jest świeżo upieczony mistrz Anglii. Mowa o podstawowym piłkarzu drużyny Luisa de la Fuente, Robinie Lenormandzie. Aktualny obrońca Realu Sociedad lada moment ma podpisać kontrakt z Atletico Madryt. Jak donosi Matteo Moretto, piłkarz miał zaakceptować ofertę kontraktu. Kluby również miały się już dogadać co do kwoty odstępnego. Ma ona wynosić około 30 milionów euro. Oficjalne potwierdzenie tego transferu ma się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Klub ma zmienić także kapitan reprezentacji Hiszpanii, Alvaro Morata. Napastnik Atletico Madryt ma zamiar przenieść się do Włoch. Jak informuje Fabrizio Romano, 32-latek miał już się dogadać z przedstawicielami AC Milanu. Ma podpisać 4-letnią umowę. Rossoneri mieli aktywować klauzulę odstępnego, która wynosi dokładnie 13 milionów euro. Wszystkie formalności mają zostać doprowadzone do końca jeszcze w tym tygodniu. Czekamy zatem na oficjalną informację w tej sprawie. Kontrakt z nowym klubem podpisał Przemysław Płacheta. 30 czerwca wygasła jego umowa z Norwich City, więc został wolnym zawodnikiem. Mówiło się o jego powrocie do Polski, jednak ostatecznie postanowił zostać w Anglii. Płacheta podpisał kontrakt z Beniaminkiem Championship Oxford United.
Fatalne informacje docierają do nas w sprawie stanu zdrowia Ronalda Araujo. Urugwajski piłkarz w trakcie ćwierćfinałowego meczu Copa America z Brazylią doznał kontuzji. Na początku mówiło się, że jego przerwa potrwa od 6 do 8 tygodni. Według nieoficjalnych informacji sytuacja jest jeszcze gorsza. Portal Relevo donosi, że Araujo przejdzie operację, co może oznaczać nawet 4-miesięczną przerwę. Możliwe było leczenie zachowawcze, ale piłkarz wolał przejść zabieg. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już jutro o 5 rano. Do zobaczenia!